Bardzo proszę o zabranie głosu pana profesora Pawła Kowala, posła na Sejm RP, profesora Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Bardzo proszę, panie profesorze. Wszyscy tak zastanawiają, często dyskutuję o tym z moim przyjacielem Jerzym Koźmińskim, skąd się bierze, że w tym samym czasie myślimy o podobnych rzeczach, bo to na pewno będzie kiedyś wyjaśnione. Może to wyjaśni jakiś fizyk, humaniści o tym myślą, obserwują świat i zaczyna się ta inauguracja w tym roku. Są takie wydarzenia w naszym życiu, które nam taki cykl ustawiają. My wiemy, że tu się spotykamy na początku października, mniej więcej w tym samym gronie i każdego roku jest trochę inny nastrój. Dzisiaj szkoła próbowała nam narzucić, że ma być globalnie. No ale tak myśli nasze poszły w innym kierunku. Szczególnie chciałbym podbić to, o czym mówił pan wojewoda. Myśli nasze poszły wokół tego, co jest w suchej. Jak żeśmy wczoraj siedzieli z przyjacielem tutaj niedaleko w jednym domu na wzgórzu, pod wzgórzem, i żeśmy o tym rozmawiali, że tu Fidel Tronik, tu ksiądz proboszcz, burmistrz, lasy i szkoła w tym wszystkim. No to przemówienie to musi być krótkie, to nawet nie może być przemówienie. Panie i panowie, zwracam się do władz szkoły, do pana rektora, pani kanclerz, senatu, studentów i gości. Więc do krótkiego wystąpienia dobre jest jedno słowo. I szukałem tego słowa, które będzie na dzisiaj, bo ze względu na swoją pracę widziałem pewnie wszystkie ważne uniwersytety na świecie w mojej dziedzinie. Wczoraj żeśmy z panem wojewodą świętowali na Agiechu. No to czym się różni ta szkoła od tamtych? I jakie jest to słowo? No wiadomo, że to jest słowo misja. I teraz ja mógłbym wyjaśniać, rysując jeszcze raz tę mapę. Fidel Tronik, parafia, władze miasta, region, turystyka, las i szkoła w tym. Ułożone jak trzeba, tak jak to powinno być na świecie. Jest synergia, to jeszcze nie jest to słowo, bo tym słowem będzie misja i teraz powinienem ją opisać, ale możemy zrobić doświadczenie. Znamy się tutaj w tym gronie już, ja tu przyjeżdżam prawie 20 lat. No to wyobraźcie sobie, że Maria Grzechenka wyjechała do Krakowa, do Warszawy, zostawiła suchą i nie ma tej szkoły. Wyobraźcie sobie ten region bez tej szkoły. No to już wiecie, czyli kończymy przemówienie, wszystko zostało powiedziane. I chciałbym podkreślić dzisiaj właśnie ten aspekt, podbić go jeszcze raz, bo wiecie, o co chodzi, żeby dać wsparcie, wsparcie duchem, podtrzymać, pokazać, że ta misja ma sens. Ja tu czasem wpadam, to widzę, że czasem pani kanclerz, jeszcze nigdy o niej nie mówiłem na początku, to w tym roku, za rok będzie o czym innym. Pani kanclerz już taka trochę zmarnowana, tyle roboty, tyle tego, tyle tamtego, takie troski inne. Także myślę, że jeśli mogę was o coś dzisiaj poprosić, to ten wątek niech zostanie w państwa sercach na początek tego roku akademickiego. Misja, sucha, rozwój, synergia i pani kanclerz. I brawa.